Witam serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym programowi SketchUp. Dzisiaj spróbujemy zrobić figurę obrotową. Będzie to figura szachowa, a dokładnie wieża. Zanim jednak przejdziemy do rozpoczęcia projektu, chciałbym przypomnieć, jak ustawić sobie narzędzia w programie, żeby wyglądały dokładnie tak samo jak u mnie. Co należy zrobić? Należy wejść w widoki i w paskach narzędzi wybrać tylko i wyłącznie te narzędzia, które ja mam włączone, czyli w tym przypadku duży zestaw narzędzi, są to te narzędzia po lewej stronie, oraz widoki, czyli te widoki, rzuty, które widzimy na górze. Ten zasobnik domyślny tutaj z prawej strony powinien się ustawić automatycznie. Jeśli on nam będzie potrzebny, to ja najwyżej pokażę, jak go jeszcze można dołączyć. Zanim cokolwiek zrobimy tutaj w programie SketchUp, to musimy sobie przygotować kształt naszej figury, czyli tak naprawdę znaleźć zdjęcie, które sobie tutaj wkleimy i na podstawie tego zdjęcia będziemy robić obrys naszej figury. Wejdźmy do przeglądarki. No i w naszej wyszukiwarce Google'a poszukajmy sobie wieży szachowej, takiej figury. Może tak, wieża szachowa, ja już to chyba wyszukiwałem. Super, przejdźmy sobie w zakładkę grafika. Możemy wybrać w narzędziach rozmiar duży. Lepiej zawsze wybrać większą figurę. Chociaż nie widzę tutaj tej, co mi się podobała. Mógłbym wybrać stąd, ale to będzie mały rozmiar. Ale jak widzicie, jakby tutaj ktoś chciał robić całe szachy, to takie dodatkowe zadanie, to może na przykład wszystkie figury wziąć stąd. Dobra, zrezygnuję sobie z tego rozmiaru dużego, wejdę na średni. O, i interesuje mnie ta figura. Ona rzeczywiście, no, wbrew pozorom wygląda też na dużą. I ten obrazek otworzę w nowej karcie, czyli otwórz grafikę w nowej karcie, żeby sama grafika nam się otworzyła. Powiększę ją jeszcze bardziej i zapiszę tą grafikę. Będziemy ją możemy zapisać, a może być w pobranych. Jak pobranych mam dużo rzeczy, to może po prostu pulpit. Zapiszemy sobie na pulpicie jako wieża. Z przyzwyczajenia nie używam polskich czcionek. Zapisz. Dobrze, wracam do SketchUpa. To sobie zminimalizujemy. Wracam do SketchUpa i spróbujemy sobie tą wieżę tutaj zaimportować. Przesunę sobie ekran troszeczkę bardziej na środek. Tego pana sobie skasujemy. Zaznaczę go po prostu. Naciskam klawisz Delete. Wezmę sobie widok z przodu, bo tak chcę wkleić tą wieżę w tym miejscu. Czyli jako taką, jak gdyby, kartkę papieru. I w menu plik mam coś takiego jak importuj. Importuj. I należy nasz plik wybrać. Patrzę, gdzie to tutaj. A, może PNG tylko chcę szukać. To zdjęcie jest JPG, więc tak będzie chyba łatwiej. I jest nasza wieża. Zaimportujmy. Ta nasza wieża przyczepia mi się do myszki i szczerze mówiąc mógłbym ją ustawić tutaj, chyba tak ją ustawię. Pamiętajcie, że w figurach obrotowych obrysowuję tylko połowę tej figury. Ja chyba zrobię ten obrys, a potem ten obrys po prostu przesuniemy. Dobrze, czyli tak ją umieściłem. Teraz trzeba ustalić jej rozmiar. Mogę tutaj spojrzeć, że po prawej stronie w ekranie tutaj widzicie, jaki jest rozmiar tej figury aktualnie w centymetrach. To nie jest dla nas tak istotne. Potem jak stworzymy figurę obrotową, będziemy mogli sobie ją zeskalować, pomniejszyć jak chcemy. Czyli tak, żeby dla nas było wygodnie, może taki rozmiar dosyć spory. Dobra. Przesunę sobie troszeczkę ekranik. Przypominam rączką bądź literka H. I obrysuję. Co ja chcę obrysować? Chcę obrysować połowę tej figury, żeby ją potem można było obrócić o 360 stopni, żeby powstała nam figura obrotowa. Czym będę obrysowywał? Dwoma narzędziami. Narzędzie ołówka oraz narzędzie łuku dwupunktowego.
Nie musi wyglądać to idealnie. Nawet lepiej, jakby nie wyglądało idealnie, bo jak widzicie, tutaj są przerwy, których ja nie chcę uwzględnić. Ja chcę tutaj zrobić cały pełny kształt, który potem będę mógł obrócić. Musi być to kształt zamknięty. No dobra, to spróbujmy zacząć obrysowywać. Ja zacznę sobie obrysowywanie od środka, czyli przetnę sobie jak gdyby tą figurę na pół. To będzie moja pierwsza kreska. Ona może być mało widoczna, ponieważ będzie czarna. Druga kreska będzie szła do tego punktu. I tutaj chyba zacznę już nawet nie kreskami, tylko rysować łukami. Czyli wybiorę łuk i od tego punktu, na którym skończyłem, do tego punktu zrobię pierwszy łuk. Może na powiększenie to będzie lepiej widać. Nie musi być, jak mówiłem, nie musi być idealnie. Dobra, teraz łapię sobie ten punkt i muszę polecieć wyżej. Mogę się przełączyć między narzędziami. Wrócę sobie do narzędzia łuku. Jak widzicie, on to zapamiętał. Dojdę aż do tego miejsca. Wygnę aż tutaj. Zobaczcie, że nie pokrywa się to dokładnie. Tak jak mówiłem, nie musi się pokrywać. Nie musi być to identyczny kształt. Lecimy dalej. Przesunę się kawałek od tego punktu. Dobrze by było, jak możecie, jak będziecie robić, możecie tą figurę wybrać inny kolor, po prostu żeby nie była czarna, ponieważ wtedy będzie nam łatwiej obrysować, będziemy widzieć lepiej te linie, ale myślę, że na takiej figurze też się uda. Przechodzimy niżej. Teraz linia prosta naszej figury dotąd. I tutaj znowu zrobię od razu łuk, mimo tego, że tutaj jest dużo, chociaż może a zróbmy sobie tak troszeczkę inaczej. Tutaj kawałek linii prostej. I teraz zrobię łuk. Łuk dwupunktowy. Czyli od tego punktu mniej więcej do tego może być nawet tak. O. Super. Teraz pójdę sobie kawałek do góry. Dobra. I zrobię ten łuk duży, już prawie kończący. OK, czyli ten łuk będzie aż do tego miejsca i może być taki. Teraz muszę zamknąć cały mój kształt, czyli krok prostą linią odtąd dotąd. I zobaczcie, powstał kształt. I tak naprawdę interesuje mnie tylko ten kształt. Mogę sobie zaznaczyć zdjęcie i to zdjęcie skasować. W efekcie powstał kształt, który, uwierzcie mi, obrócę i powstanie dosyć ciekawa figura, którą potem będę mógł w dowolny sposób zeskalować góra-dół, tak żeby te proporcje były jakieś takie lepsze. Dobrze, przesunę sobie cały kształt do środka. Najlepiej łapiąc za ten punkt, przesunę go tu do środka i mam kształt w środku moich osi współrzędnych. Tak? I teraz jak robimy figurę obrotową? To jest naprawdę bardzo przyjemne i bardzo proste. Wystarczy narysować na dole koło, a tak naprawdę potem z niego zrobić okrąg, czyli kasujemy środek, zostaje nam tylko okrąg, po czym są to dwa kliknięcia. Pierwsze kliknięcie to jest zaznaczenie tego okręgu, a drugie, tylko należy to wykonać od razu, bez wybierania jakichś pośrednich narzędzi. Wybieram od razu narzędzie wyciągnij wzdłuż i klikam, zobaczcie, zaznaczenie mi zniknęło, ale proszę się tym nie przejmować, komputer to pamięta, i klikam w tym momencie w moją powierzchnię. Pyk, zobaczcie, i figura już się zrobiła. Prawie przypomina to figurę, już naszą wieżę. Jak wiecie, wieża ma na górze takie ząbki, możemy tutaj wejść, wrócić do tego, wieża ma takie ząbki na górze. Postaramy się takie ząbki zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Jak można to zrobić? Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Trzeba tutaj narysować drugie kółko, ale w związku z tym, że ja nie jestem w stanie tego kółka, tak naprawdę tego środka znaleźć dobrze, to użyję sobie narzędzia odsunięcia, jeśli dobrze pamiętam, odsunięcie. Odsunięcia. I to jest takie narzędzie, które tworzy kształt taki sam na wzór tego kształtu, w którym to będziemy robić. Czyli klikam i mogę sobie stworzyć takie koło. Ja sobie takie koło stworzę. Bardzo ładnie. I wciągnę sobie delikatnie do środka. To już wedle gustu. Jak widzicie, pojawiły się
takie linie w środku, które my możemy wykorzystać. W jaki sposób je możemy wykorzystać? Możemy przy ich pomocy zrobić naszej wieży jak gdyby takie ząbki. Jak to zrobić? Najlepiej spojrzeć na widok z góry, może przybliżyć troszeczkę, widzimy te ząbki i wystarczy rysować proste kreski. Tak naprawdę ja to zrobię może na takiej szerokości. Co dwa będę robił, nie co jeden, tylko co dwa, zwykłe proste kreski. Ilość tych naszych ząbków powinna być parzysta, więc powinno nam się to zgodzić wszystko. Tak mi się zdaje, będzie nieparzyste, to będzie problem. Ale chyba powinno być ok. Zobaczcie, że tutaj bardzo ładnie komputer mi podpowiada, w którym miejscu powinny się linie połączyć. Nie, oczywiście parzyście, ładnie wyszło. I teraz już w widoku, może takim izometrycznym, bardziej takim, mogę sobie te ząbki powciągać. Albo powyciągać, no to już jest wasza kwestia gustu. Myślę, że wciągnięcie chyba będzie wyglądało lepiej. Nie będzie wyglądało lepiej. Nie będzie wyciągało nam tej powierzchni, w związku z tym, że ta powierzchnia nie jest powierzchnią płaską, nie chce nam jej wciągnąć. Więc musimy sobie nasze elementy wyciągnąć. Wyciągam sobie do góry, na jakąś wysokość, tak jak uważam. I wszystkie kolejne mogę powyciągać dokładnie na tą samą wysokość. Czyli wyciągając na tą samą wysokość, po prostu wyrównuję do wcześniej wyciągniętego elementu. Tak i tak. No, wyszło to mniej więcej w ten sposób. Możemy teraz figurę pokolorować i na sam koniec zrobimy wizualizację. Jeśli komuś z was nie podobają się te kreski takie, no zobaczcie, tych kresek, tak naprawdę tej kreski nie można skasować, bo to nie jest powierzchnia płaska. Gdybym ją skasował, to po prostu powierzchnia by zniknęła. Więc jest to niemożliwe, ale można zrobić tutaj, jest budowana taka opcja, że jak zaznaczę naszą wieżę, to pod prawym klawiszem myszy mam coś takiego jak, oj, dawno tego nie robiłem, o, zmiękcz, wygładź krawędzie. I to spowoduje, że te takie krawędzie, mało ostre nazwijmy, znikną. W tym momencie figura będzie wyglądała dużo, dużo ładniej. Oczywiście możemy ją pokolorować, jest to figura szachowa, więc powinna mieć jeden jednolity kolor. Zaznaczę więc całą, wybiorę wiaderko do kolorowania i pokoloruję ją granitem może. Taka ciemna będzie fajna chyba. O, nie wiem, czy nie za ciemna. To może jednak zrobimy jasną. O, może być taka. Super. Będą to białe pionki, nazwijmy. Figura wykonana. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj pokazać, to jest zrobienie samej wizualizacji. Czyli przedstawienie naszego projektu w formie jakiegoś filmu. Należy dodać sceny. Po prostu każda kolejna scena powinna coś przedstawiać. Żeby ta animacja była w miarę płynna, ja postaram się zrobić 8 scen, gdzie w każdej scenie postaram się tą figurę obrócić mniej więcej o 45 stopni. Będę to obracał po tej osi, jak gdyby, czyli starał się obracać zawsze w tym samym miejscu. Dobrze, ustawmy sobie tak figurę i dodajmy sobie pierwszą scenę. Czyli biorę sobie widok, animacja, dodaj scenę. Scena mi się dodała, to jest pierwszy widok mojej animacji i dodaję, obracam w tym momencie o te 45 stopni, takie no najbardziej, tak jak mi się wydaje, 45 stopni, nie musi być to idealnie. Kolejny, znowu widok, animacja, dodaj scenę, scena kolejna dodana, znowu obracam o 45 stopni, kolejna scena i analogicznie do 8 scen. Czwarta scena, widok, animację, dodaj scenę. Piąta scena. Szósta scena. Siódma scena. Hmm.
I ostatnią scena, ósma, i za chwilę zobaczymy. Mamy 8 scen i zobaczymy, jak to wygląda. No, taki będzie ruch kołowy pod koniec. Obejrzyjmy nasz film, który stworzyliśmy, naszą animację, czyli odtwarzaj. I w tym momencie nasza animacja wygląda w ten sposób. Jak widzicie, zatrzymuje się co pewien czas. Możemy to za chwilę zmienić, żeby było płynnie. Może od razu to zmienię, zatrzymajmy. Też w widoku, w animacji, w ustawieniach wystarczy tutaj włącz przejścia scen zmienić na, jeśli dobrze pamiętam, na 0. I zobaczmy teraz, czy ja to dobrze zrobiłem. Odtwarzaj. Nie, niestety mój błąd, przepraszam bardzo. Pomyłka, nie w tym miejscu zmieniłem. Jeszcze raz wejdę w ustawienia, tu zmienimy na 2 sekundy, to jest odstęp między scenami tak naprawdę. Natomiast tu muszę zmienić na 0 i teraz powinno być już dobrze. Animacja, odtwarzaj. Tak, i mamy, w tym momencie mamy płynną animację. Jak widzicie, są tam delikatne jakieś takie skoki, to kwestia tego po prostu, jak ja tą figurę obracałem. Ale myślę, że ta animacja jest fajna. To by było chyba na tyle. Jeszcze powiem jedną ciekawą rzecz. Jeśli chcecie taką animację komuś pokazać, a ktoś akurat nie używa SketchUpa, chcecie się pochwalić czy coś w tym stylu, to jest bardzo prosta możliwość wyeksportowania tej animacji. Czyli mamy coś takiego jak eksportuj i tu mamy animację. I w tym momencie możemy, ja tego już nie będę robił, bo to chwilę będzie trwało, możemy to wyeksportować, podając nazwę, i jak widzicie, zapisuje się to jako MP4, czyli jako zwykły film, który możecie odtworzyć tak naprawdę na wszystkim. Na telefonie, na telewizorze, w dowolnej przeglądarce i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję bardzo i powodzenia w programie SketchUp.